temat dzisiejszego wykładu brzmi Ecclesia Supplet, czyli Kościół uzupełnia. Jest to pojęcie zaczerpnięte z prawa kanonicznego i rzeczywiście na prawie kanonicznym, prawa kanonicznego będzie dotyczył ten wykład, dlatego też z góry uprzedzam, że nie będzie to zapewne wykład na podobieństwo poprzednich, tak duchowych, wzniosłych wykładów karmiących naszą pobożność. Natomiast wykład niemniej bardzo wydaje mi się potrzebny z praktycznego, pragmatycznego punktu widzenia. Z tego powodu, że często zarzuca się bractwu kapłańskiemu świętego Piusa X nie tylko to, że działa nie w zgodzie z Rzymem, ale również to, że działa, przynajmniej co do niektórych sakramentów, w sposób nieważny. Także zwłaszcza tutaj dotyczy to sakramentu spowiedzi i sakramentu małżeństwa, które wymagają czegoś więcej niż tylko władza święceń, którą każdy kapłan otrzymuje i którą każdy kapłan może wykorzystać, czy to w sposób dozwolony, czy to niedozwolony. To jest inna kwestia, natomiast zawsze, jeśli tylko chce, może jej w sposób ważny użyć. Także nawet jakiś upadły kapłan, grzesznik, który tylko ma właściwą intencję przy odprawieniu mszy świętej, odprawi mszę świętą ważnie, chociaż oczywiście niegodziwie popełni przy tym sam straszny grzech świętokradztwa. Natomiast w przypadku właśnie tych dwóch sakramentów, jakimi są spowiedź i sakrament małżeństwa, tym dodatkowym wymaganiem, aby sakrament był ważny, jest jurysdykcja, a więc niejako delegacja, niejako pozwolenie przełożonego do tego, żeby tę władzę święceń sprawować właśnie w sposób nawet ważny, co do sakramentu spowiedzi i sakramentu małżeństwa. A więc w sytuacji, gdyby rzeczywiście tej jurysdykcji brakło, w takim typowym, zwykłym przypadku rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z nieważnością sakramentu. I to właśnie zarzuca się naszemu bractwu, bo o ile ciężko zarzucić nam, że odprawiamy mszę świętą w sposób nieważny, ponieważ to jest zupełnie absurdalne przypuszczenie, chociaż i takie można spotkać raczej u osób, które się po prostu na prawie kanonicznym, na teologii zupełnie nie znają. Natomiast i to zapewne dla wiernych bractwa stanowi argument, na który łatwo sobie odpowiedzieć, prawda? Nieposłuszeństwo obowiązuje nas tylko wtedy, kiedy zmusza się do czegoś, czy wymaga się posłuszeństwa w jakiejś dobrej sprawie. A więc jeśli chce się nas zmuszać do niewłaściwego kultu, to siłą rzeczy posłuszeństwo aż tak daleko nie sięga i można, to każdy z nas może sobie łatwo wytłumaczyć, można odprawiać mszę świętą w tym właściwym rycie, nawet jeśli jest to wbrew woli hierarchii Kościoła, czy nawet samego papieża. Natomiast pewne może niepokoje może budzić właśnie to pytanie o jurysdykcję, o to, w jaki sposób bractwo argumentuje, kiedy udziela właśnie tych dwóch sakramentów spowiedzi, czy raczej asystuje przy składaniu przysięgi małżeńskiej małżonków. W jaki sposób argumentuje, w jaki sposób to podpiera ten fakt, że skoro nie ma takiej tak zwanej regularnej sytuacji kanonicznej, to znaczy nie można nam zarzucić, że nie jesteśmy częścią Kościoła katolickiego, natomiast formalnie nie otrzymujemy tej właśnie jurysdykcji od papieża czy od biskupów. W jaki sposób tutaj właśnie bractwo argumentuje? W jaki sposób uzasadnia to, że mimo wszystko, mimo że tego formalnie tej jurysdykcji nie ma, mimo wszystko sakramentów udziela? Otóż najpierw co do jurysdykcji w ogólności. Otóż jest to
element władzy, który został powierzony Kościołowi, który powierzony został do tego, aby prowadzić duszę, prowadzić ludzi do zbawienia. A więc oczywiście łączy się on z władzą święceń, natomiast nie jest tożsamy z władzą święceń. Oczywiście jurysdykcja zakłada to, że ktoś ma ważne święcenia kapłańskie, bo wtedy może zostać udzielona. Osoba świecka jurysdykcji otrzymać nie może. Natomiast nie otrzymuje się jurysdykcji z samego względu otrzymania święceń przy nałożeniu rąk biskupi w czasie święceń kapłańskich. To nawet właśnie w rycie ceremonii udzielania święceń jest widoczne na samym końcu, jeśli może mieliśmy okazję już albo na żywo oglądać, albo przynajmniej transmisję widzieć ze święceń kapłańskich, aż do samego końca ceremonii ornat tego nowo wyświęconego kapłana, neopresbitera jest podwiązany. Także nie jest on z tyłu opuszczony aż do samego końca, ale jest właśnie podwiązany wstążkami właśnie po to, żeby to wyrazić, że jeszcze ta władza w pełni nie jest udzielona. I dopiero na samym końcu biskup przecina te wstążki, ornat opada. W tym właśnie momencie też biskup udziela władzy święcej. A więc jurysdykcja jest to władza, która nie jest udzielana w momencie święceń, ale jest udzielana przez mianowanie. Czyli po prostu przełożony mianuje, dajmy na to, jakiegoś kapłana na spowiednika w danej diecezji. Udziela mu tej władzy. Zawsze musi to nastąpić w sposób wyraźny, nigdy w jakiś tam domniemany sposób. Znaczy przynajmniej w sposób pośredni, o tyle, że kiedy, dajmy na to, biskup mianuje nowego proboszcza, no to zakłada również, że proboszcz ma tę władzę również czytania spowiedzi, ma jurysdykcję na swojej, w terenie swojej parafii. Na terenie swojej parafii. Tak samo, kiedy wyznacza się jakiegoś kapłana do głoszenia rekolekcji, no to siłą rzeczy daje mu się też automatycznie władzę spowiadania, no bo rekolekcje zakładają również możliwość spowiedzi. A więc przynajmniej w taki pośredni sposób, niemniej musi być wyraźnie jurysdykcja udzielona. Dzieli się ona na jurysdykcję zwykłą, taką właśnie, którą się cieszy biskup swojej diecezji, proboszcz swojej parafii, i na delegowaną, czyli taką właśnie, która, dajmy na to, której, dajmy na to, proboszcz udziela któremuś ze swoich wikariów. W każdym razie musi być zawsze wyraźnie udzielona. W pewnych szczególnych jednak sytuacjach ta jurysdykcja jest udzielona z mocy prawa. To znaczy prawo kanoniczne zakłada takie sytuacje, w których formalnie jurysdykcji nie ma, ponieważ nie została ona przez jakiegoś przełożonego udzielona. Natomiast aby uniknąć jakichś gorszych konsekwencji, właśnie prawo kanoniczne, czy Kościół, raczej należało powiedzieć, tę jurysdykcję uzupełnia. I stąd właśnie to pojęcie eklezja supplet, czyli Kościół uzupełnia. Zastępuje brak formalnej jurysdykcji jurysdykcją po to, żeby właśnie uniknąć gorszych konsekwencji. Tak jest w przypadku spowiedzi świętej. Spowiedź święta jest w tym pierwszym przypadkiem, gdzie potrzeba oprócz władzy święceń również jurysdykcji, a więc delegacji, czy to w parafii, czy w diecezji, czy to w jakimś terenie, jakiegoś rodzaju pozwolenia potrzeba, aby po prostu móc ważnie spowiadać, aby spowiedzi były ważne, aby nie trzeba było ich powtarzać. Tę władzę oczywiście Chrystus przekazuje swoim apostołom, o tym pisze święty Jan Ewangelista w 20 rozdziale Ewangelii. Przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Tę władzę oczywiście apostołowie przekazują dalej. Ona się łączy, wynika z władzy święcej. Natomiast potrzebuje właśnie mianowania. Tak samo, dajmy na to, w sądzie mówimy o spowiedzi świętej, że jest ona rodzajem sądu nad grzesznikiem, gdzie no, sam grzesznik jest tym, który się oskarża.
i spowiednik po prostu wydaje wyrok. Natomiast właśnie w każdym sądzie sędzia musi być mianowany. Nawet nie może to po prostu jakiś zwykły, pierwszy, lepszy sędzia z ulicy przyjść i sądzić daną sprawę, ale musi zostać mianowany do danej sprawy. I tak samo właśnie jest w sakramencie spowiedzi. Potrzeba właśnie tego mianowania, czyli tej jurysdykcji na danym terenie, czy dla danej grupy osób, po to, żeby właśnie tę władzę spowiadania, która ze święceń wynika, móc sprawować i godnie, i w sposób ważny. Podobnie jest w sakramencie, w przypadku sakramentu małżeństwa. Tutaj, chociaż szafarzem sakramentu nie jest tak naprawdę kapłan, to nie on udziela w tym wypadku sakramentu, ale tylko asystuje zawieraniu sakramentu, a tymi, którzy udzielają sobie sakramentu, są małżonkowie, ponieważ sakrament małżeństwa czy przysięga małżeństwa dotyczy ich samych, to oni dają siebie samych sobie nawzajem, więc to oni tak naprawdę sakramentu udzielają. To dosyć jest logiczne, chociaż na pozór może wydawać się dziwnie, że osoba świecka właśnie sakramentu udziela. Natomiast kapłan tylko asystuje w wymienianiu przysięgi małżeńskiej. Jednak ta obecność kapłana jest konieczna. I to nawet do ważności sakramentu małżeństwa. Także gdyby jacyś narzeczeni powiedzieli sobie, że my jesteśmy szafarzami tego sakramentu, my udzielamy sobie sakramentu, a więc robimy to wyjątkowo bez księdza i zawrzemy tak sakrament małżeństwa, oczywiście małżeństwo byłoby nieważne. A to z tego powodu, że Kościół chce, aby w standardowych właśnie przypadkach, o tym będziemy mówić, dlaczego są to standardowe przypadki, aby w standardowych przypadkach był obecny zawsze kapłan, który jest również świadkiem tej wymiany przysięgi. Podobnie jeszcze dwóch świadków trzeba wybrać, aby oni w razie potrzeby właśnie zaświadczyli o tym, że sakrament został zawarty. Jest to zwyczaj, przepis prawa kanonicznego, który został ustanowiony przez Sobór Trydencki, a więc jest stosunkowo nowym. Niemniej ma właśnie swoją przyczynę w historii, mianowicie bywało tak, że zanim ten przepis wprowadzono, że zawierano małżeństwa potajemnie, także nikt o tym nie wiedział i w razie, dajmy na to, takiej sytuacji, gdzie małżeństwo się rozpadało, nikt nie wiedział o tym sakramencie, a więc ktoś mógł potajemnie, w taki oczywiście przewrotny sposób, ale bez wiedzy innych, ponownie ustarać się o małżeństwo. I nikt nie mógłby temu, powiedzmy, tego zanegować, no bo nie było świadków, nie było dowodów na zawarcie małżeństwa. I właśnie po to Kościół od Soboru Trydenckiego wymaga, jako warunek konieczny, aby był obecny kapłan i dwóch świadków. A więc to są te dwa przypadki, gdzie Kościół wymaga jurysdykcji, oprócz władzy święcej. I są jednak właśnie takie przypadki, gdzie Kościół niejako właśnie uzupełnia brakującą jurysdykcję w tych przypadkach. Przepis prawa kanonicznego z 1917 roku, a więc tak zwanego Starego Prawa, które nasze bractwo zawsze, czy raczej do niego się stosuje, porównując je z nowym prawem, które niestety jest, tak jak wszystkie posoborowe dokumenty, w pewnej części zakażone przez tego nowego ducha, więc zawsze w seminariach czy w praktyce bractwa bierze się pod uwagę nie tylko nowy kodeks, ale i stary i sprawdza się, czy aby na pewno w nowym kodeksie nie ma jakichś błędów i w razie potrzeby stosuje się przepisy starego prawa. W każdym razie prawo kanoniczne z tego 1917 roku, paragraf 209, mówi, że Kościół uzupełnia tę jurysdykcję brakującą w przypadku błędu albo powszechnego, albo w przypadku wątpliwości pozytywnych i prawdopodobnych, czy to z mocy prawa, czy to w związku z zaistniałą sytuacją. Tak można to
z języka łacińskiego ten przepis, ten kanon 209 Starego Prawa przetłumaczyć. A więc Kościół dlatego chce, aby z góry w pewnych sytuacjach automatycznie została uzupełniona ta jurysdykcja po to, żeby uniknąć pewnych gorszych konsekwencji. To znaczy takiej sytuacji właśnie, gdzie dajmy na to jakiś kapłan nie zorientował się, że nie ma już albo jeszcze nie jurysdykcji, że może przemieścił się na inne miejsce, do innej parafii i po prostu nie zauważył, że nie ma jurysdykcji i formalnie te sakramenty spowiedzi czy małżeństwa, które udziela albo któremu asystuje, są nieważne. A więc Kościół w pewnych sytuacjach tę jurysdykcję uzupełnia po to, żeby takich sytuacji nie było. Ponieważ no, ludzką rzeczą jest się mylić, ludzką rzeczą jest coś przeoczyć, dlatego też w pewnych sytuacjach Kościół tę władzę uzupełnia bez jakiejkolwiek dodatkowej formalności. To znaczy nie jest konieczne jakiekolwiek no, zgłoszenie tego faktu, powiadomienie o nim, czy cokolwiek, co nie trzeba iść do jakiegoś urzędu i uzyskać potwierdzenie, ale po prostu automatycznie niejako z góry jest ta jurysdykcja uzupełniana i to na taki czas, jakiego potrzeba dla wypełnienia danej posługi, no, udzielenia jakiegoś sakramentu, czy to spowiedzi, czy małżeństwa. I do tych właśnie wypadków, jak jest o tym mowa w tym starym kodeksie, zresztą nowy kodeks w innymi słowami, ale powtarza to samo, z tymi przypadkami, do tych przypadków należą najpierw błąd niejako powszechny, po drugie wątpliwość co do jurysdykcji. A jest najpierw ten powszechny błąd. Chodzi o to, o sytuację, gdzie po prostu wierni, czy jakieś osoby są wprowadzone w błąd. Myślą, uważają, że dany kapłan posiada jurysdykcję. Ten przypadek również się dzieli na dwa inne, to znaczy może się rozchodzić o stan rzeczywisty, a więc taka jest sytuacja, mamy dajmy na to parafię, w której posługuje, nie wiadomo z jakiego powodu, ale posługuje kapłan, który nie ma jurysdykcji. Wszyscy wierni myślą, że on ma jurysdykcję, no skoro posługuje w tej parafii, no to musi to pozwolenie mieć. A więc to jest ten błąd co do stanu rzeczywistego. Oprócz tego również, co ciekawe, niezależnie od stanu rzeczywistego są również sytuacje, gdzie z mocy prawa z natury rzeczy, to znaczy z natury rzeczy jakaś sytuacja prowadzi do błędu. Niekoniecznie w sposób rzeczywisty, a więc być może nikt nie jest nawet w ten błąd wprowadzony. Jeśli zachodzi pewna sytuacja, która ma to do siebie z natury, że do takiego błędu prowadzić może albo prowadzi w jakichś przypadkach, to również w tych właśnie przypadkach Kościół tę jurysdykcję uzupełnia. A więc wcale nie musi być tak, że dajmy na to, tak jak nam się to zarzuca, że oszukujemy powiedzmy swoich wiernych, wmawiając im, że jesteśmy zwykłymi kapłanami, takimi tak zwanymi normalnymi kapłanami, którzy mają normalną jurysdykcję. Wcale nie musi być tak, żeby wszyscy wierni byli wprowadzeni w błąd. Może być tak po prostu, że albo część jest wprowadzona w błąd tylko, albo nawet nikt nie jest wprowadzony w błąd, łącznie z samym kapłanem. Jeśli tylko zachodzi jakaś sytuacja, która no, z natury rzeczy no, sugeruje, że dany kapłan ma jurysdykcję i on w takiej sytuacji sakramentów udziela, to niezależnie od tego, czy ci wierni o tym wiedzą, czy nie, jurysdykcja jest uzupełniona. Znaczy Kościół ją po prostu uzupełnia. A więc takim przypadkiem jest chociażby sytuacja, gdzie jakiś kapłan, który nie ma jurysdykcji formalnie, wchodzi do konfesjonału. I to już wystarczy, chociaż jurysdykcji nie ma, aby
Kościół mu tę jurysdykcję uzupełnił, po to, żeby zachować po prostu tych wiernych, którzy do niego do spowiedzi pójdą, od możliwości sytuacji, gdzie spowiadają się w sposób nieważny. Tak samo w sytuacji, gdzie jakiś kapłan z reguły asystuje przysięgom małżeńskim, odbiera przysięgę od małżonków i po raz kolejny to robi. W tym wypadku nie ma jurysdykcji, bo dajmy na to właśnie mu się ona już skończyła, miał wyznaczony do pewnego czasu. Również w takich sytuacjach Kościół tę jurysdykcję uzupełnia. Tak dla porównania jeszcze sytuacje, w których Kościół niekoniecznie tej jurysdykcji uzupełnia, to na przykład właśnie takie sytuacje mniej, że tak powiem, typowe. Dajmy na to, kiedy jakiś kapłan siedzi w pociągu, podróżuje gdzieś tam z jednej decyzji do decyzji, jest ewidentnie poza swoją decyzją, bo podróżuje i ktoś go prosi o spowiedź. Wtedy no, Kościół niekoniecznie tej jurysdykcji udzielał, uzupełniał. Raczej należałoby założyć, że tak nie jest i że spowiedź jest w normalnych wypadkach, w takich sytuacji nieważna. A więc tak, to są te, ta pierwsza grupa przypadków, gdzie Kościół jurysdykcję uzupełnia. Powszechny błąd, albo rzeczywisty, albo przynajmniej teoretyczny, że tak powiem. Drugim właśnie przypadkiem, o którym mówi ten kanon prawa kanonicznego, jest wątpliwość co do istnienia jurysdykcji. A więc sytuacja, gdzie nie wiadomo do końca, są argumenty za i przeciw, no, nie da się stwierdzić, czy rzeczywiście dany kapłan jurysdykcję posiada. I tutaj również, powiedzmy, warunkiem uzupełnienia tej jurysdykcji jest to, żeby po pierwsze był to jakiś realny, czyli pozytywny argument za istnieniem jurysdykcji, a więc są jakieś argumenty, które przemawiają za tym, że po prostu jurysdykcja jest. I po drugie, musi być pewne prawdopodobieństwo, a więc ten argument no, musi być no, jakiś poważny, jakiś obiektywny. I tutaj również, tak jak i w poprzednim przypadku, wątpliwości mogą dotyczyć zarówno sytuacji rzeczywistej, jak i powiedzmy przepisu prawa. Sytuacja rzeczywista, no to sytuacja, gdzie rzeczywiście jakaś okoliczność zachodzi, która no, sprawia, że nie wiadomo do końca, czy ta jurysdykcja istnieje. Natomiast ta druga sytuacja to jest ta, w której no, nie wiadomo, nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy dane prawo rozciąga się na tę sytuację i jurysdykcja jest, czy nie ma. Również w tych i to obu przypadkach, według zarówno starego, jak i nowego prawa kanonicznego, Kościół jurysdykcję uzupełnia. A więc, tak konkretnie mówiąc, wystarczającym argumentem, żeby założyć zaistnienie tej jurysdykcji zastępczej, tak zwanej, jest ta sytuacja, kiedy dany kapłan nie może z całą pewnością stwierdzić, że dane prawo kanoniczne, przepis prawa kanoniczne rozciąga się na ten przypadek, z którym on ma do czynienia, a musi coś no, zrobić, jest proszony o spowiedź, no więc nie może tak człowieka pozostawić samemu sobie, bo że są inni kapłani, którzy z pewnością tej jurysdykcji nie mają, mają, ale jeśli nie, no to może właśnie kapłan działać i to bez jakichś skrupułów, opierając się właśnie na tym przepisie o jurysdykcji zastępczej. Drugą sytuacją jest ta, kiedy prawo kanoniczne przewiduje taki przypadek, jaki on się znalazł. I właśnie w obu, jak są, jak zresztą mówi i stare, i nowe prawo kanoniczne, ta jurysdykcja jest uzupełniona. I to teolodzy morali są jednego zdania, że nie potrzeba nawet jakiegoś szczególnego argumentu, powodu,
aby tę jurysdykcję również w taki dozwolony sposób stosować. A więc właśnie nie ma taki kapłan powodu, żeby sobie robić jakiekolwiek skrupuły z tego powodu, że no z tego prawa skorzystał. Jeszcze jednym ciekawym może pytaniem jest pytanie o ważność tych sakramentów, które dajmy na to których udzielają księża ekskomunikowani, czyli na których ciąży kara ekskomuniki. Tutaj oczywiście nieco wychodzimy naprzeciw temu powszechnemu dosyć twierdzeniu czy zarzutowi stosowanemu wobec naszego bractwa, jakoby całe bractwo ze wszystkimi kapłanami było obłożone ekskomuniką. W rzeczywistości było inaczej, a mianowicie nawet formalnie, chociaż bractwo nigdy tej ekskomuniki nie uznawało za ważną, bo niesprawiedliwą, tylko ekskomunikowani byli biskupi, cztery biskupi, a nigdy księża, nawet nie przez jakąś karę tak zwanej laty sentencje. A więc ekskomunika nawet formalnie dotyczyła tylko biskupów, a nie kapłanów, więc ten zarzut jest po prostu wyssany z palca i zupełnie nie ma zastosowania, no bo księża bractwa od samego początku ekskomunikowani nie byli. Niemniej załóżmy, że taka jest rzeczywistość, że dajmy na to całe bractwo zostało obłożone ekskomuniką. Otóż ekskomunika jest to kara, która zakazuje udzielania sakramentów i sprawowania posługi kapłańskiej. Zakazuje, czyli to jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że ktoś, kto w takiej typowej, normalnej sytuacji ten zakaz ignoruje, popełnia grzech i sprawuje sakramenty w sposób niegodny. Ale to nie znaczy, że w sposób nieważny, albo że zawsze w sposób nieważny. Przeciwnie, prawo kanoniczne wyraźnie mówi, że zawsze taki kapłan, kiedy jest proszony w taki, no, powiedzmy, uzasadniony sposób przez wiernych, może i nawet czasami musi sakramentów udzielić. To nie tylko w sposób ważny, ale nawet dozwolony. Wystarczający nawet jest fakt, że wierni w dobrej wierze, może nie wiedząc, że taki dany kapłan jest ekskomunikowany, o sakramenty proszą takiego kapłana. Nie musi on tu wcale, jak stare prawo kanoniczne również zaznacza, nie musi badać tej sytuacji, nie musi stwierdzić, jaki jest ten powód, dla którego proszony jest o udzielenie sakramentu. Wystarczy, że po prostu nie ma w pobliżu jakiegoś, czy w zasięgu, że tak powiem, ręki jakiegoś kapłana, który może to od niego przejąć, może taki ekskomunikowany kapłan z sakramentów udzielić. To nawet w sposób dozwolony. Niekoniecznie przy tym popełniając samemu grzech. A już oczywiście co do tych, którzy sakramenty przyjmują, to zawsze w sposób ważny i godziwy. Tutaj po raz kolejny dochodzi do zastosowania to prawo tak naprawdę najwyższe prawa kanonicznego, jakim jest prawo zbawienia dusz, które jest, jak mówi właśnie kodeks prawa, Salus Animarum Suprema Lex, czyli zbawienie dusz jest prawem najwyższym, które w określonych wypadkach może również drugorzędne przepisy prawa blokować i sprawiać, że nie mają one zastosowania. A więc nawet przy założeniu, że kapłani bractwa byliby ekskomunikowani, co jest nieprawdą i oczywiście sama sprawa ekskomuniki była zawsze przez bractwo podważana jako nieważna, rzucona niesprawiedliwie. Nawet w tych wypadkach nie można by tak naprawdę zarzucić bractwu, że przynajmniej, że sakramentów udzielało w sposób nieważny. A więc
ta refleksja nad prawem kanonicznym wystarczy do tego, aby stwierdzić, że bez cienia wątpliwości, że sakramenty, które bractwo sprawowało i sprawuje, są ważne. I nie można tak naprawdę czegoś tutaj zarzucić, jeśli się nie chce postępować wbrew samemu prawu kanonicznemu. Jednak oczywiście to jest tylko, że tak powiem, połowa odpowiedzi i chcemy się również upewnić, że bractwo tych sakramentów udziela nie tylko ważnie, ale również w sposób dozwolony, a więc uzasadniony, a więc w sposób godziwy. Że nie wykorzystuje, inaczej mówiąc, taki nieuczciwy sposób dobroci prawodawcy, ale że w swoim postępowaniu jest jak najbardziej właśnie uczciwe i działa jak najbardziej legalnie. Oczywiście tym argumentem, na który się bractwo powołuje, to jest kryzys w Kościele. A więc sytuacja, gdzie oficjalna hierarchia Kościoła niestety zawodzi, kiedy nie można bez jakichś zastrzeżeń zwrócić się do pierwszego lepszego kapłana z diecezji czy z parafii z prośbą o sakramenty, bo można albo zostać źle pouczonym, albo można w ogóle nawet sakramentu nie utrzymać z racji jakiejś wymówki, albo po prostu z powodu niewiedzy na temat tego, jakie są warunki udzielenia sakramentów. I takie niestety sytuacje się zdarzają. Więc to jest ta sytuacja, która uzasadnia, że tak powiem, stałe korzystanie bractwa z tej jurysdykcji zastępczej, ponieważ stały jest stan kryzysu w Kościele. Prawo kanoniczne niewiele należy tutaj zaznaczyć. Mówi na temat takiej teoretycznej możliwości. Tylko ogólnie liczy się z możliwością pewnego kryzysu, pewnej wyższego stanu wyższej konieczności, bez jednak zgłębiania tego pojęcia. Niemniej zakłada sytuację, w których, aby uniknąć jakichś niebezpieczeństw, jakichś zagrożeń duchowych, jest konieczne po prostu przekroczenie formalne pewnych przepisów prawa. I to jest nawet według nowego prawa kanonicznego z 1983 roku okoliczność, która sprawia, że kara za to przekroczenie prawa nie ma zastosowania. O ile oczywiście nie przekracza się prawa w jakimś złym celu, aby jakiejś złej czynności dokonać, to jeśli w imię właśnie potrzeb dusz przekracza się przepis jakiegoś prawa, to nawet nie można nałożyć za to kary. A więc to jest kolejny argument przeciwko tej karze, która spotkała naszego arcybiskupa i nasze bractwo. Coś, co można z łatwością znaleźć w prawie kanonicznym. Więcej nie mówi prawo kanoniczne na temat stanu wyższej konieczności. Jednak to nas nie powinno również dziwić, ponieważ prawo kanoniczne jest właśnie dane na zwykłe, typowe, standardowe sytuacje. A więc siłą rzeczy nie obejmuje, nie mówi o tych sytuacjach, gdzie prawo kanoniczne zastosowania nie ma, bo to by było zupełnie wbrew celowi, dla którego prawo kanoniczne jest dane. W takich sytuacjach więc, gdzie brakuje przepisu prawa, który by dokładnie określił, jak w danej sytuacji postępować, który by dokładnie powiedział, że w sytuacji, gdzie, dajmy na to, papież, hierarchia Kościoła, biskupi i księża przyjmują fałszywą naukę, głoszą fałszywą naukę, można założyć zgromadzenie, które będzie wyświęcało kapłanów, które będzie zakładało kaplicę i tak po prostu duszę prowadziło do zbawienia. Takiego przepisu prawa oczywiście nigdy nie znajdziemy. A więc to w takiej sytuacji, gdzie takiego konkretnego przepisu prawa, który nam o tym mówi, brakuje. Otóż wtedy trzeba
zastosować pewną regułę, pewną normę postępowania, która opiera się na cztery, że tak powiem, elementy czy warunki. Po pierwsze, muszą występować pewne podobne przypadki, w których wiadomo, że Kościół jurysdykcję uzupełnia i że w takich sytuacjach można działać mimo formalnego właśnie braku jurysdykcji. Takim na przykład przypadkiem, czy jest to niebezpieczeństwo, zagrożenie życia, oczywiście kapłan, który nie ma jurysdykcji i dajmy na to właśnie jest w podróży poza swoją diecezją i zobaczy wypadek śmiertelny, oczywiście ma nie tylko prawo, ale i obowiązek ostatnich sakramentów udzielić. Takim przypadkiem również są chociażby, jest ta sytuacja, gdzie Kościół dyspensuje od przeszkód do zawarcia małżeństwa w sytuacji, gdzie wszystko jest już gotowe. Także jest, dajmy na to, przeddzień czy sam dzień wyznaczony na zawarcie sakramentu małżeństwa, już zjeżdżają goście i nagle się okazuje, bo do tej pory wszyscy o tym milczeli, przynajmniej ci, którzy wiedzieli, że dajmy na to, narzeczeni nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, bo jakaś występuje przeszkoda kanoniczna. Wtedy również automatycznie, chociaż z reguły te przeszkody są zarezerwowane, czyli dyspensa od nich jest zarezerwowana biskupowi, ordynariuszowi miejsca, również zwykły kapłan, spowiednik może od niej dyspensować. A więc i tu oczywiście żadnego grzechu nie popełnia, działa w sposób jak najbardziej słuszny i wskazany i godziwy. A więc widzimy właśnie, że występują w praktyce Kościoła takie przypadki podobne, gdzie Kościół jurysdykcję uzupełnia. Poza tym pewne ogólne reguły prawa są tym drugim warunkiem, który przemawia za zastosowaniem w danej sytuacji jurysdykcji zastępczej. A więc taką regułą chociażby prawa jest taka, powiedzmy, dobrotliwa interpretacja prawa. A więc w sytuacji, gdzie nie wiadomo, czy należy bardziej surowo zastosować prawo, czy mniej surowo, bo nie jest ono do końca konkretne i jednoznaczne, należy raczej właśnie postępować w sposób bardziej łagodny. To jest reguła prawa kanonicznego, która również obejmuje te przypadki, gdzie, dajmy na to, zastosowanie jakiegoś prawa byłoby szkodliwe z jakiegoś powodu, można właśnie z tych względów postąpić wbrew prawu. Kolejnym tym elementem, wymogiem są orzeczenia Rzymu, rzymskiej kurii i Rota Romana. A więc te formalności, które stosuje w danych właśnie sytuacjach, podobnych sytuacjach Rzym. I tutaj właśnie po prostu można zastosować ten przepis prawa, który mówi o wyższej konieczności, tak na przykład jakimś niebezpieczeństwie, zagrożeniu śmierci. Ten przepis prawa, w starym kodeksie jest to paragraf 1405, można po prostu zastosować do sytuacji bractwa, sytuacji, gdzie tej jurysdykcji formalnie rzecz biorąc brakuje i powiedzieć, że tak samo jak powiedzmy w sytuacji, gdzie ktoś umiera, jest w ciężkim wypadku i potrzebuje sakramentów, automatycznie jest ta jurysdykcja uzupełniania. Tak samo w przypadkach, gdzie wierni, którzy nie mogą się bez zastrzeżeń, bez niepokojów i obaw zwrócić do parafii, zwracają się do kapłanów, którzy formalnie może jurysdykcji nie mają, ale którzy na pewno pouczą w sposób właściwy i na pewno w sposób ważny sakramentów udzielą. No i na koniec jeszcze powinno przemawiać za tym wspólne zdanie, wspólna opinia kanoników
Kościoła, a więc specjalistów od prawa kanonicznego. I wtedy możemy powiedzieć o pewnej analogii prawnej, czyli po prostu, że tak jak w tamtych przypadkach, które te warunki wypełniają, tak również w tym wypadku, które te warunki wypełnia, Kościół po prostu uzupełnia jurysdykcję, aby uniknąć tych różnych wątpliwości, różnych szkód dla dusz. I to tak naprawdę możemy powiedzieć, że skoro Kościół w takich nawet powiedzmy przypadkach, w których moglibyśmy się zastanawiać, czy na pewno konieczne jest to uzupełnienie jurysdykcji, tę jurysdykcję uzupełnia, to o wiele bardziej w tej sytuacji, gdzie mamy taki kryzys w Kościele, gdzie oczywiście da się bez wątpienia znaleźć jakichś kapłanów, którzy są jeszcze tak zwanej starej daty i którzy jeszcze właściwą dyscyplinę, naukę i sprawowanie sakramentów zachowują. Niemniej jest to kryzys tak powszechny, na tyle powszechny, że możemy śmiało założyć, że występuje tutaj po prostu taka tak zwana moralna niemożność dotarcia do jakiegoś kapłana, który posiada jurysdykcję i który właśnie tych sakramentów udzieli w taki właściwy sposób. Moralna niemożność w odróżnieniu od fizycznej niemożności, która jest takim wymogiem wyższym, czyli zakłada to, że po prostu fizycznie nie da się absolutnie znaleźć takiego kapłana mimo najlepszych starań. Moralna niemożność to jest ta sytuacja, gdzie po prostu człowiek musiałby, czy wierni musieliby podejmować jakieś znaczące wysiłki, aby jakiegoś takiego kapłana godnego zaufania znaleźć. A więc musieliby jeździć po parafiach, czy po diecezji i się dopytywać, najpierw poddawać danego kapłana próbie, czy aby na pewno on zna prawo kanoniczne, czy aby na pewno zna naukę Kościoła. Nie muszą tego czynić. I właśnie wystarczy ta sytuacja powszechnego kryzysu w Kościele, aby mówić o tej moralnej niemożności znalezienia właściwych kapłanów i która usprawiedliwia właśnie zwrócenie się do tych kapłanów, którzy może formalnie jurysdykcji nie mają, ale korzystają właśnie ze względu na dobro dusz z tejże jurysdykcji zastępczej. I oczywiście to było zawsze argumentem naszego założyciela, który doskonale prawo kanoniczne znał ze swoich studiów, ze swojej będąc i biskupem, pasterzem dusz, doskonale wiedział, jakie są wymogi prawa, ale zarówno nigdy nie miał wątpliwości co do tego, że na żadną ekskomunikę nie zasłużył. Przeciwnie, wypowiada się w pewnym miejscu w ten sposób, że raczej by był ekskomunikowany i zasłużył na ekskomunikę, gdyby nie zrobił tego, co zrobił. Gdyby nie zapewnił temu swojemu dziełu, nie zapewnił tradycji Kościoła przetrwania przez wyświęcenie biskupów i wyświęcanie kapłanów wbrew woli Rzymu. A więc nasz założyciel doskonale i to pojął, i pojął doskonale również to, że sytuacja wymaga właśnie nadzwyczajnego działania i nie można w sposób zwyczajny, biorąc te typowe przepisy prawa kanonicznego, w sposób taki legalistyczny argumentować posłuszeństwem i postępować tak, jakbyśmy mieli do czynienia ze zwykłą sytuacją. A więc wielokrotnie on mówi również do swoich podopiecznych, do seminarzystów czy kapłanów o tej sytuacji, w której wierni nie mogą po prostu, nie podejmując jakichś nadludzkich wysiłków, znaleźć kogoś, komu bez cienia wątpliwości mogą się powierzyć. Czy to kogoś, kto im udzieli nauk przedmałżeńskich, kto jakoś nie zwiedzie ich fałszywą nauką w sakramencie spowiedzi. Wystarczy, że po prostu mamy taką sytuację, że jest
to po prostu dosyć niepewne, czy się takiego księdza znajdzie, aby właśnie w sposób taki zupełnie legalny i dozwolony korzystać z tego prawa, z tego przepisów prawa kanonicznego, które mówią o właśnie jurysdykcji zastępczej. Przy tym nasz arcybiskup nigdy nie popadał też w drugą skrajność, to znaczy zawsze mówił również i o tym, że wprawdzie działamy w taki nadzwyczajny sposób i korzystamy z nadzwyczajnych praw, ale tylko na tyle, na ile jest to nam potrzebne. A więc nigdy nie twierdził, że wobec tej sytuacji zupełnie nie musi się oglądać na papieża, na Rzym i zupełnie postępować, że może postępować tak, jakby papieża nie było, jakby nie miał nic do powiedzenia, ale przeciwnie, wielokrotnie podkreślał i to, aby stosować się przy tym do tych wymogów prawa i te katolickie reguły i pryncypia stosować. A więc to widzimy tu również to jego takie mądre, roztropne wyważenie, które też swoim duchowym synom przekazywał, tak aby z jednej strony trwać przy swoim stanowisku, z drugiej strony też nie iść w nim za daleko, nie odcinając się od Rzymu, od papieża, którego nie mamy powodu, aby traktować jako jakby nie był papieżem. I na koniec może jeszcze, co wobec tego w praktyce, w jaki sposób wobec tego w praktyce postępował Rzym. W jaki sposób postępowali papieże czy biskupi. Rzecz jasna, przynajmniej formalnie, uważano postępowanie bractwa jako niedozwolone. Ale należy dobrze zapamiętać to słowo w sposób niedozwolony. To nie znaczy, że w sposób nieważny. Nigdy tak naprawdę nie było jakiegoś dekretu, jakiegoś stwierdzenia oficjalnego ze strony Rzymu, które by mówiło o tym, że te sakramenty, które udzieliło bractwo, spowiedzi czy sakrament małżeństwa, są nieważne. Przeciwnie, już w samym roku 1988, a więc w roku święceń konsekracji biskupich, nasz arcybiskup podpisał z ówczesnym kardynałem Ratzingerem protokół, gdzie rozmawiano czy zakładano tak zwane sanatio in radice co do sakramentów udzielonych przez bractwo. To pojęcie można przetłumaczyć jako po prostu uzdrowienie danego sakramentu. Sprawienie, że sakrament, który formalnie był nieważny, uznaje się z konsekwencjami również prawa kanonicznego jako ważny. I to w niektórych sytuacjach, gdzie dla po prostu pewności, że nikt nie będzie mógł zarzucić właśnie tym bractwu, że postępowało w sposób nielegalny albo sprawowało sakramenty w sposób nieważny, już na samym początku, w 1988, była o tym mowa, a więc w tym protokole. A więc byłoby to postępowanie zupełnie absurdalne, bezsensowne, mijające się z sensem, gdyby Rzym traktował te sakramenty jako nieważne. A więc musiał przynajmniej zakładać to, że no, zostały udzielone i że są ważne, a więc na wszelki wypadek uznamy je również jako ważne, aby po prostu nie było jakichś innych gorszych konsekwencji. A więc już na samym początku, w tym samym roku, kiedy została rzucona ekskomunika, do takiego porozumienia udało się dojść. Oczywiście im dalej, tym, jak wiemy, ta postawa czy papieży czy kongregacji rzymskich była tym, można powiedzieć, tym bardziej dobrotliwa. Benedykt XVI wydaje te swoje motu propria o mszy świętej, zdejmuje ekskomunikę,
komisja Ecclesia Dei wydaje orzeczenie, że można w bractwie jak najbardziej spełnić obowiązek niedzielny, to znaczy przyjść na mszę świętą i wypełnić ten obowiązek i nie popełniać przy tym żadnego grzechu. Dalej, jak wiemy, po Benedykcie XVI następuje papież Franciszek, który chociaż przez bractwo najbardziej z tych posoborowych papieży krytykowany, to paradoksalnie najbardziej wychodzi mu naprzeciw. I najpierw w 2015 roku udziela jurysdykcji nawet w sposób formalny na spowiedź. Także od tej pory już nawet formalnie nie można zarzucić bractwu, że spowiada w sposób nieważny, bo papież potwierdził, że ta dana na ten rok 2015 jurysdykcja również zostaje przedłużona. Następnie dwa lata później również podobnie postąpił papież w przypadku co do sakramentu małżeństwa, wydając ten list, w którym nakłaniał po prostu biskupów, ordynariuszy miejsca, aby dawali pozwolenie formalne kapłanom bractwa do tego, aby asystować wymianie przysięgi między małżonkami. Ten oczywiście dokument, jak wiemy, różnie został zastosowany. Na przykład w diecezjach francuskich został on przyjęty i rzeczywiście biskupi się do tego stosowali. Jak wiemy, w naszych diecezjach nasi biskupi dosyć, można powiedzieć, gremialnie ten list odrzucili, nie skorzystali z tego. Natomiast to wszystko wskazuje na to, że nawet sam Rzym nie traktuje naszych sakramentów jako nieważnych czy nawet niegodziwych. Ale chociaż formalnie tego oczywiście przyznać nie może, bo zaprzeczałby samemu sobie i nie byłoby powodów, żeby nazywać sytuację bractwa nieregularną kanonicznie. Niemniej w praktyce rzeczywiście, jak widzimy, po prostu to akceptuje i aprobuje, nie dając głosu sprzeciwu. A więc to jest właśnie ta sytuacja naszego bractwa i to są argumenty, które przemawiają za tym, że po prostu od samego początku bractwo kontynuuje tę swoją linię, postępuje w ten sam sposób, nic nie odstępując ani w prawo, ani w lewo, nie zmieniając niczego w swojej praktyce i jest to postępowanie, które w prawie kanonicznym i w zwyczajach, w praktyce Kościoła znajduje swoje uzasadnienie. I tak będzie aż do momentu, gdzie Rzym po prostu do prawdziwej nauki Kościoła, do tradycji powróci i bractwo jego, właśnie to postępowanie, zostanie zrehabilitowane i usprawiedliwione. A więc mam nadzieję, że ten wykład właśnie pomógł do tego, żeby rozwiać pewne wątpliwości i niepokoje, które mogą się w nas czasami zalęknąć, kiedy usłyszymy, czy to tak jak to ostatnio było chociażby w diecezji kieleckiej, został wydany dokument, który dwa razy został poprawiany, ponieważ pierwsze wersje były tak absurdalne, że nawet już nie można było czegoś takiego opublikować, ponieważ było aż tak śmieszne, jeśli wziąć pod uwagę właśnie samo prawo kanoniczne. A więc niezależnie od tego, co się mówi o bractwie, o tej praktyce bractwa, niezależnie co się bractwu zarzuca, samo właśnie prawo kanoniczne przemawia za tym i usprawiedliwia to postępowanie.